22 lipca 1942 roku pojawiły się na ulicach getta plakaty informujące, że wszyscy mieszkańcy getta będą wywiezieni na wschód. SS-mani, którzy odwiedzili prezesa gminy żydowskiej, prezesa Judenratu, Adama Czerniakowa, powiadomili, że w pierwszym rzędzie będą zabrane dzieci. Wtedy Czerniakow postanowił i uznał, że jest czas na to, żeby popełnić samobójstwo. Zostawił dwa listy. Jeden list do żony, drugi list do współpracowników. W pierwszym liście do żony pisał: żądają ode mnie, bym własnymi rękami zabijał dzieci mego narodu. Nie pozostaje mi nic innego, jak uciec. W kartce do Rady Żydowskiej pisał: był u mnie Wordhoff i towarzysze i zażądali przygotowania na jutro transportu dzieci. To dopełnia mój kielich goryczy. Przecież nie mogę wydać na śmierć bezbronnych dzieci. Postanowiłem odejść. Nie traktujcie tego jako akt tchórzostwa względnie ucieczkę. Jestem bezsilny, serce mi pęka z żalu i litości. Dłużej znieść tego nie mogę. Mój czyn wykaże wszystkim prawdę i może naprowadzi na właściwą drogę działania. Zdaję sobie sprawę, że zostawiam wam ciężkie dziedzictwo. Ten marsz, 9. marsz pamięci, dedykujemy pamięci Adama Czerniakowa. Będzie prowadził od Urszakplacu na ulicy Stawki do miejsca, w którym on mieszkał, na ulicy Płotnej. Nie miał dobrej opinii. Mówiono o nim, że to był człowiek dobry z natury, natomiast dopuścił, czy doprowadził do powstania niewiarygodnego poziomu korupcji na terenie getta. Niemniej oceniać to wszystko. To był wyjątkowo trudny czas. Mimo różnych ocen jego osoby, spełnił największy swój obowiązek. I swoim gestem, gestem samobójstwa, wykrzyczał światu tragedię, jaka działa się na terenie Polski. W tym roku ten Marsz Pamięci ma inny charakter niż w normalnych latach. Jest pandemia, są surowe wymogi sanitarne. W związku z tym zapraszamy do marszu, ale to nie będzie marsz między setkami czy tysiącami ludzi, ale każdy sam będzie proszony, żeby przeszedł właśnie od Stawek, od Urszakplac do ulicy Chłodnej. Na zakończenie tego marszu, jak co roku, na wstążkach notujemy imiona. Imiona tych, którzy zginęli. Ja wybrałem dla siebie imię Shaul. Imię Shaul jest związane z pierwszym królem Izraela, ale najważniejsi są ci niemi, bezsilni bohaterowie getta, którzy zginęli bezimiennie, zginęli w dołach zapomnienia, zagazowani przez Niemców w obozie Treblinka. Każdy z nas idzie sam w tym Marszu Pamięci, ale każdy z nas razem tworzymy wspólnotę pamięci. I robimy coś wspólnie. Pamiętajmy wspólnie. Prosimy też wszystkich, którzy idą, żeby przysyłali nam swoje zdjęcia czy filmy, które pokazują tą właśnie drogę od Umszlakplatz na ulicę Chłodną. Będziemy próbowali z tego zmontować film, umieszczając go na stronie internetowej Żydowskiego Instytutu Historycznego.